W dzisiejszym odcinku zwiedzimy przełom Wisłoka i zobaczymy okolice Beska. Zapraszam. Zapora w Besku powstała w latach 1971-1978. Jej podstawowe wymiary to 174 metry głębokości, 9,5 metra szerokości w koronie, 38 metrów wysokości. Woda może być spiętrzana do wysokości 30 metrów. Powierzchnia zbiornika wodnego liczy 1300 metrów. Pojemność 13,2 miliona metrów sześciennych. Gdy budowano ten zbiornik, miano na uwadze zaopatrzenie w wodę mieszkańców Rymanowa i Iwonicza, zapewnienie poboru wody dla potrzeb produkcyjnych gospodarstwa rybackiego Wisłok poniżej zbiornika, czyli dla hodowli pysznych pstrągów, produkcji czystej energii elektrycznej i oczywiście dla turystyki i rekreacji w rejonie zbiornika. Niestety na zaporze wodnej w Sieniawie brakuje tzw. przepływek dla ryb, więc wał betonowy blokuje możliwość przepływania tu na tarło wielu gatunków ryb. Na zaporze funkcjonuje mała elektrownia wodna. Od strony wsi Sieniawa jest mała wypożyczalnia sprzętów wodnych. Wisłok jest największym lewobrzeżnym dopływem Sanu. Jego długość to 220 km. Jest jedną z najważniejszych rzek Podkarpacia. Bierze swój początek z góry Kanasiówka, która ma wysokość 823 metry nad poziomem morza w Beskidzie Niskim. Rzeka wytworzyła kilka przełomów strukturalnych. Poniżej Wisłoka Wielkiego, Werniejówki, Puław Dolnych, Rudawki Rymanowskiej. Powstały wspaniałe wodospady na jej dopływach, w tym najpiękniejszy i najbardziej znany w miejscowości Wisłoczek. Na odsłoniętych ścianach skalnych doliny w rejonie Rudawki Rymanowskiej widoczne są wykwity siarki oraz występują niewielkie samowypływy ropy naftowej. Dolinę rzeki w rejonie Rudawki Rymanowskiej należy zaliczyć do najpiękniejszych w skali europejskiej. Dodać należy, że w Rudawce Rymanowskiej zostały odkryte w latach 60. złoża wód geotermalnych i gazu ziemnego. Po prawej stronie odsłoniętych łupków znajduje się kilkumetrowej wysokości wodospad na małym potoczku wpadającym do rzeki Wisłok. Okolice Rudawki Rymanowskiej upodobał sobie Karol Wojtyła. Po raz pierwszy przybył tutaj w 1952 roku z młodzieżą, a po raz ostatni w roku 1978. Warto wspomnieć, że równe 70 dni po wyjeździe z Rudawki zasiadł w stolicy apostolskiej jako Jan Paweł II. Jego pobyt został upamiętniony obeliskiem, który został postawiony obok wodospadu. Na tablicy postawionej przez Nadleśnictwo Rymanów widnieją takie słowa: człowiekowi potrzebne jest piękno krajobrazu. Jan Paweł II. Podczas mszy świętej w Nowym Targu 8 czerwca
1979 rok. Już pod koniec XIX wieku w Rudawce Rymanowskiej powstała kopalnia ropy naftowej. Wcześniej pozyskiwano ropę z tzw. kopanek, czyli ręcznie kopanych studni o niewielkiej głębokości. Z upływem lat wprowadzono nowe metody wydobywania ropy naftowej. W latach 50. XX wieku podczas kolejnego odwiertu w bocznej dolince potoku Połonek w miejscu zwanym Opiak natrafiona na wody mineralne, siarczkowe oraz jodowo-bromowe. Temperatura wody w jednym z odwiertów wynosi 48 stopni. Poniżej zapory w kierunku północnym rzeka tworzy przepiękną dolinę zwaną Jarem Wisłoka. Na odcinku kilku kilometrów do miejscowości Besko rzekę otaczają pionowe ściany zboczy porośnięte drzewami. Na końcu jaru rzekę przegradza próg wybudowany dla nieczynnego już tartaku wodnego powstałego w 1938 roku. Brzegi rzeki są porośnięte drzewami i krzewami. Drzewa na brzegach tworzą niekiedy kępy lasu łęgowego, którym wyróżnia się łęgi jesionowo-więziowe i wierzbowo-topolowe. Poza nielicznymi kępami drzew terasa brzegowa jest porośnięta zaroślami wikliny nadrzecznej. Jednak przeważająca część nadrzecznych obszarów jest wykorzystywana rolniczo. Bliżej rzeki znajdują się łąki i pastwiska, a dalej na nieco wyższej terasie zalewowej położone są uprawy rolne. Ciekawostką okolic Mymonia jest fakt, że w roku 1968 kręcono tutaj część scen do filmu Wilcze Echa z Bruno Oja jako głównego bohatera wcielającego się w rolę chorążego Piotra z Kotwiny. Na północ od Beska rzeka wkracza na równiny Dołów Jasielsko-Sanockich, często meandrując aż do Krosna. Dotarliśmy do Beska. To wieś leżąca na pograniczu Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich. Pierwsze wzmianki o tej wsi pochodzą już z roku 1419. Z dokumentów wynika, że zatrzymał się tutaj wówczas król Władysław Jagiełło. Podczas I wojny światowej na terytorium Beska
wojska rosyjskie stoczyły ciężką bitwę z oddziałami austriacko-niemieckimi. Linię oporu stanowił Wisłok, który w tym miejscu płynie głębokim jarem. Po rozpoczęciu II wojny światowej Niemcy wkroczyli do Beska 9 września 1939 roku i natychmiast rozpoczęli pacyfikację wsi, okrutnie rozprawiając się z jego mieszkańcami. We wrześniu 1944 roku toczyły się tutaj krwawe walki wojsk radzieckich z oddziałami niemieckimi. Do 1946 roku w Besku istniały tu parafie w obrządku wschodnim i łacińskim. Po wojnie jednak ludność ukraińska została przeniesiona na Ukrainę. Warto zatrzymać się chociaż tutaj na chwilę i przejść się spacerkiem do cerkwiska. Jest to wzgórze, gdzie do 1953 roku znajdowała się cerkiew z 1888 roku, którą rozebrano na rozkaz ówczesnych władz. Dzisiaj w miejscu cerkwi znajduje się krzyż, a w pobliżu znajduje się odrestaurowany cmentarz. Obok krzyża znajduje się kapliczka Matki Bożej z Lourdes, postawiona w 2008 roku, ufundowana przez mieszkańców Beska, którzy zostali wysiedleni na Ukrainę po 1945 roku. Na jej cokole umieszczono rysunek beskiej cerkwi i napis w języku ukraińskim głoszący: Mario, Matko Boża, módl się za nas, Beszczan, którzy spoczywają na wieki na ziemi ojców. Nasza ojczyzna, jak zerwana struna w sercu, dźwięczy bólem. Modli się za Ciebie, Bogu Rodzica i my, potomkowie w dalekim kraju. Na cmentarzu znajdują się nagrobki napisane cyrylicą. Znajdują się tutaj również groby grecko-katolickich proboszczy z Beska. Na najwyższym miejscu na wzgórzu rozciąga się wspaniały widok na wijący się w dole Wisłok oraz na pasmo Bukowicy i Działu w Beskidzie Niskim. Na cerkwisku od 2006 roku odbywają się nabożeństwa wspólne dla obrządku łacińskiego i grecko-katolickiego, w którym biorą zawsze udział mieszkańcy Beska i członkowie Stowarzyszenia Beszczan z Samboru. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.